Jeżeli ktoś jakimś cudem za sprawą tego podcastu zainteresował się literaturą Emila Zoli, to na pewno zauważył pewną bardzo przykrą rzecz. To nie są łatwo dostępne ani tanie książki. A brzuch Paryża. W tym momencie, kiedy to nagrywam, jest dostępny tylko w jednym egzemplarzu na całym Allegro, i ten egzemplarz kosztuje 98 zł. Nie dość, że to jest rzadkie, drogie, to jeszcze jest w naprawdę takim sobie stanie. Nie mówię o tym po to, żeby się chwalić, tutaj fleksować, jak to mówi młodzież, bo o kurczę, nie stać na taką literaturę. Ja jestem szaleńcem, do tego sobie kupuję te książki te przykro mi informację, żeby zacząć tym razem od anegdoty. Kiedy czytałem swój unikalny, jak się okazuje egzemplarz brzuchu brzucha Paryża, brzuchu Paryża, brzucha Paryża, no już zaczynamy od błędów, jak zawsze. To w pewnym momencie w środku książki, książki, co do której no nie mam wątpliwości, że nikt jej nie czytał od wielu, wielu lat. Być może nawet w tym wieku nikt je jeszcze nie czytał. Gdzieś w środku tej książeczki, przewracając stronę, znalazłem jedzenie. To znaczy fragment starego, ileś dziesięcioletniego jedzenia, które zdrapałem sobie ze strony brzuchu Paryża. Albo brzucha Paryża, brzuchu. <laughs> w każdym razie jest w tym jakaś ciekawa ironia losu, jakiś sygnał, że właśnie w tej książce znalazłem to stare jedzonko. Nawet w moich notatkach na telefonie, bo zawsze mam folder z notatkami. Jakbym nagrywał jakiś podcast, jakbym nagrywał jakiś odcinek, żebym nie zapomniał jakichś wrażeń, jakichś refleksji. A zwłaszcza, że ten brzuch Paryża to ja przerabiałem sobie gdzieś na przełomie czerwca i lipca, więc mógłbym dużo rzeczy zapomnieć przez te kilka miesięcy przerwy, które sobie zrobiłem. I mam tutaj dokładnie taką anotację. Zdrapałem ze stron brzucha resztki jakiegoś liczącego sobie lata jedzenia. Kropka. Ironiczne. Dzień dobry lub dobry wieczór w najbardziej niszowym podcaście w polskim internecie. Jest już jesień, więc łapcie zakupki z herbatą, obwijajcie się kocykiem, spójrzcie na kolekcję kasztanów, spoczywającą gdzieś na parapecie. Przyznajcie się przed sobą, że nie ma nic złego w byciu jesieniarą i wchodzimy w starą, nudną, nikogo nie interesującą literaturę. Tego u nas nigdy nie zabraknie. Pod tym względem zawsze możecie na mnie liczyć. W ostatnim odcinku omawiającym właśnie tę książkę opowiadałem Wam o kontekście fabularnym, o tym, o co chodzi w tymże eksperymencie i o tym koncepcie walki grubych z chudymi. A obiecałem, że następny odcinek na temat tej książki poświęcony będzie przede wszystkim opisom. Tak więc, tak, to, to będzie odcinek o opisach. Na pewno wszystkich zachęciłem teraz do nieprzerywania tego odcinka, nie? Ale e, dajcie szansę, dajcie mi szansę. Nie zajmę wam dużo czasu, a spróbuję wam pokazać, że opisy czasami mogą być dość intrygujące. Co ciekawe, w najpopularniejszej polskiej biografii Emila Zoli, czyli książce Emil Zola Haliny suwały. Tej części trzeciego tomu Rugon McCartów poświęca się dość niewiele miejsca. Posłuchajcie. Trzeci tom Rugon McCartów jest realizacją od dawna piastowanego marzenia o dorównaniu piórem pędzlowi malarzy z grupy Batinolskiej, pokazem impresjonistycznej techniki rozwiązującej trudny problem udramatycznienia i zdynamizowania statycznego opisu. Zwłaszcza słynna Symfonia Serów, obraz Stoiska na Białowego w halach, dowodzi dużej sztuki operowania środkami językowymi, słownictwem i składnią efektami barwy, kształtu, metafory, aż do symbolicznej synestezji włącznie. Liczne tematy tej martwej natury naszkicowane już były w artykułach z lat 68-70, zanim jeszcze narodził się projekt powieści, którego brak w pierwszych planach cyklu. I tutaj autorka przechodzi do opisywania tego, o czym mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, czyli konfliktu jednej grupy społecznej z drugą. Tymczasem Lano, czyli autor biografii, no nie polskojęzycznej, ale przetłumaczonej na język polski, od której zaczynaliśmy sobie poprzedni odcinek, prawie w ogóle nie mówi o tych opisach. Dla niego najważniejsze w trzecim tomie cyklu jest opracowanie samych Han jako Takiego dziwotworu, czyli czegoś, co wymyka się kontroli pisarza i staje się w zasadzie jakimś żywym organizmem. W efekcie, chociaż zarówno w jednej, jak i w drugiej książce, jak i na Wikipedii, wszędzie możemy przeczytać o tym, że tam są jakieś imponujące opisy i zawsze czytamy o wielkiej symfonii serów, to mało kto tak naprawdę poświęca tym opisom jakąś większą uwagę i postaramy się to zmienić. Spójrzmy na przykład na jeden z pierwszych opisów Hall, który pojawia się w całej książce, z pierwszego rozdziału, kiedy Florentyn dojeżdża do Paryża i obserwuje dzielnicę Hall podczas wschodu słońca. Przy dworcu autobusowym Florentyn opadł na ławkę znowu ścięty z nóg. Chłodniało. W głębi ulicy Rambuto. Nie wiem, czy tak się wymawia tą ulicę. Ja generalnie dość często gwałcę te francuskie nazwy i nazwiska, przepraszam. Różowe blaski pokryły drobną siatką nieliczne niebo poprzecinane w górze wielkimi szarymi rozdarciami, a ten świt miał tak balsamiczną woń, że Florentyn przez chwilę wyobraził siebie na otwartym polu, na jakimś wzgórzu. Klaudiusz jednakże pokazał mu z drugiej strony ławki targ ziół. Przy podrobach wzdłuż chodnika rzekłbyś pola tymianku, lawendy, czosnku szczypiorku, a handlarki zaplotły wokół młodych jaworów wysokie gałęzie wawrzynu, które tworzyły pęki zieleni. Górowała silna woń wawrzyną. Błyszcząca tarcza zegara kościoła świętego Eustachego bladła, konała, podobna do lampki nocnej, którą zaskoczył poranek. W winiarniach w głębi sąsiednich ulic lampy gazowe gasły jedna po drugiej, jak gwiazdy spadające w światłość. A Florentyn patrzył na wielkie hale wychodzące z mroku, z sennego marzenia, w którym je widział ciągnące w nieskończoność swe ażurowe pałace. Hale krzepły, szaro-zielone, jeszcze bardziej ogromne, o zadziwiającym omasztowaniu, które dźwigało bezkresne płaszczyzny dachów. Skupiały swe geometryczne bryły, a kiedy wszystko wewnętrzne światła, zalane świtem, zgasły. Kwadratowe, jednolite hale ukazały się niepomierne jak nowoczesna maszyna. Parowa maszyna, jakiś kocił do trawienia dla całego ludu. Gigantyczny brzuch metalowy, przymocowany z stworzeniami, nitowany, zrobiony z drzewa, ze szkła i z żelaza, o wdzięku i sile mechanicznego motoru działającego tam z ogłuszającym hałasem, żarem paliwa i szalonym wirowaniem kół. Jest w tym momencie właśnie taki klasyczny literacki impresjonizm, tak jak to tłumaczymy zazwyczaj w szkołach, czyli takie uproszczone podaje się do impresjonizmu. A zatem próba uchwycenia mijającej chwili. Uchwycenia mijającej chwili. No to nie jest błąd żaden stylistyczny. Próba pokazania kilku w zasadzie tylko minut w ciągu doby jakiegoś momentu bardzo krótkiego, czyli właśnie powoli gasnących latarni i budzących się do życia hal, budzącego się mechanicznego potwora, porównanego do brzucha miasta. Tymczasem przed halami wszyscy przyjezdni handlarze przywieźli mnóstwo warzyw. I te warzywa za chwilę, w takiej formie morza w zasadzie, leżącego na ulicy, nasz narrator spróbuje naszkicować. Ja podkreślam też, że tutaj te niektóre rzeczowniki, które się pojawiają, chociażby Szczypiorek, które słyszeliśmy, uważane były za no, rzeczowniki nieliterackie, niegodne wielkiej powieści. Co jest złego w Szczypiorku, że nie można go umieścić w powieści, skoro bez problemu można go umieścić na kanapce, nawet jedzonej przez prezydenta. Dziwna sprawa. Kontynuuje nasz opis. Ale Klaudiusz w zapale stanął na ławce. Zmusił swego towarzysza do podziwiania jarzyn o świcie. Było to morze. Ciągnęło się między dwiema grupami pawilonów od zbiegu ulic przy Świętym Eustachem do ulicy Centralnych Hal. I na obu końcach, na dwóch skrzyżowaniach ulic, fala wzmagała się jeszcze. Warzywa zalewały ulicę. Szarawy świt wstawał zwolna, barwiąc wszystkie przedmioty na jasny pastelowy ton. Te sterty, które wełniły się jak pędzące fale, ta rzeka zieleni, która zdawała się płynąć kolorytem jezdni, niby ulewa deszczów jesiennych, przybierały delikatne i perłowe tony, subtelny fiolet, róż z mlecznym odcieniem, zieleń rozpuszczoną w żółtym kolorze, Wszelkie blade barwy, które o wschodzie słońca czynią z nieba mieniący się jedwab. I w miarę jak płonący świt wzbijał się w górę rzutem płomieni w głębi ulicy Rambuto, coraz to rozbudzały się warzywa, wynurzały z wielkiego ciągnącego się po ziemi błękitnienia. Sałaty, laktuki, cykorie, endywie, tłuste jeszcze od gleby, rozchylały się, ukazując lśniące głąby. Paczki ze szpinakiem, paczki ze szczawiem, pęki karczochów, stosy fasoli i grochu, sterty rzymskich sałat związanych z dźbłem słomy grały całą gamę zieleni, począwszy od jasnej glazury strączków do ciemnozielonych liści, gamę nieprzerwaną, która szła, blednąc stopniowo, aż do pstrokatych kiści porów i korzeni selerów, lecz ostre... Stale najmocniej grające tony to były plamy jaskrawej marchwi i jasnej rzepy, które rozsiane w zdumiewającej ilości wzdłuż targu oświetlały go blaskiem tylko dwóch pstrokatych kolorów. Na rogu ulicy centralnych hal główki kapusty tworzyły góry. Olbrzymie białe głowy, ścisłe i twarde jak kule z jasnego metalu. Włoska kapusta, której ogromne liście przypominały misy z brązu, Czerwona kapusta, którą jutrzenka zmieniała we wspaniale fioletowe kwiecie z plamkami karminu i ciemnej purpury. W drugim końcu na rozdrożu u zbiegu ulic przy świętym Eustachem, wylot ulicy Rambuto zagradzała barykada z dwóch rzędów pomarańczowych dyni, które rozłożyły się wydymając brzuchy, a złotawo brązowy lakier kosza z cebulą, krwawa czerwień sterty pomidorów, przyćmiony żółtawy kolory jakiejś partii ogórków. Ciemny fiolet kiści bakłażanów świeciły tu i ówdzie, podczas gdy duże, czarne rzodkwie ułożone w żałobne pasma pozostawiały jeszcze kilka mrocznych wgłębień wśród tych porywających uroków jutrzenki. Klaudiusz na ten widok klaskał w ręce. Uważał, że te szelmy jarzyny są dziwaczne, szalone, wspaniałe. I utrzymywał, że nie są martwe. Że zerwane poprzedniego dnia oczekiwały jutrzejszego słońca, by go pożegnać na bruku Hall. Jeżeli pamiętacie, że Klaudiusz, nasz malarz, który próbuje tworzyć nowe arcydzieła, nowego nurtu właśnie na ulicach hal, to w zasadzie taka personifikacja samego autora to nie powinno Was dziwić, że Klaudiusza jako jednego w tym całym tłumie zachwycał tenże widok. Bo Emil Zola miał bardzo dużo wspólnego z malarstwem. Początek jego kariery dziennikarskiej, piśmienniczej, związany jest właśnie z krytyką malarską w czasopismach, która była swoją drogą bardzo kontrowersyjna i powoli budowała mu to nazwisko tego prowokatora, przyszłego pornografa. I to słychać, to słychać, ewidentnie słychać, że ten człowiek miał bardzo po drodze z malarstwem. Kolory, metafory, artystyczność tego opisu. Próba stworzenia z najbardziej no, takiej zwykłej rzeczy, jaką są po prostu rozłożone warzywa na bruku paleckim, stworzenia z tego jakiegoś magicznego widziadła, morza, kolorów, ruszającego się i atakującego nozdrza po prostu gwałtownymi, licznymi zapachami. A niby Adam Mickiewicz to mistrz opisów, bo porównał łąkę z tapety Windowsa XP do morza. Ujawnia się też w tym fragmencie ten głębszy impresjonizm, no właśnie ta zabawa barwami, to zlewanie się barw w różne takie plamy na obrazie. On generalnie próbuje opisać, jak wyglądałby perfekcyjnie namalowany obraz tej sceny. Być może, gdyby on sam taki obraz potrafił namalować, nie umiał tego robić <grym> pędzlem, to chociaż spróbował piórem. Jesteście tutaj jeszcze? Nie włączyli tego odcinka po prawie sześciominutowym opisie warzyw, szczypiorków, kapust i. co tam jeszcze było? dyni. Macie ochotę na więcej? Chcecie zobaczyć, jak wyglądają inne pawilony? Generalnie, mm, cały brzuch Paryża jest też takim narzędziem dla zoli nie tylko do opowiedzenia jakiejś historii historii powiedzmy dość kontekstowej, tak prostej mówiliśmy sobie dwa tygodnie temu ale również y, ma służyć jako taki album z różnymi obrazami. W miarę jak postępuje akcja powieści, my oglądamy kolejne pawilony hal centralnych. Zaczyna się właśnie tym opisem z wejścia, ale potem im jesteśmy dalej, tym więcej poznajemy tych barw, zapachów, aż do momentu, w którym tego jest tak dużo, że mamy wrażenie, że my razem z bohaterem już po prostu przesiąkamy tymi zapachami. No dobra, no jak jesteście, nie włączacie, to chyba możemy lecieć dalej. Od trzeciego rozdziału w zasadzie, właśnie zaczyna się ten cykl monumentalnych opisów, kiedy Florentyn przyjmuje posadę kontrolera, po prostu na halach, i po raz pierwszy udaje się do pawilonu ryb. Zdajcie sobie sprawę, jakie tam będą zapachy, nie? Już wiecie, już to przeczuwacie. <laughs> przeczuwacie. Proszę bardzo, posłuchajcie tego. Pierwszego ranka przyszedłszy o siódmej, Florentyn, ogłuszony z przerażeniem w oczach, zagubił się. Dookoła dziewięciu ław lic stacyjnych kręciły się już pośredniczki, podczas gdy urzędnicy nadchodzili z rejestrami. Agenci ekspedytorów z zawieszonymi naszej torbami ze skóry czekali na wpływ gotówki, siedząc na krzesłach opartych o kantorki sprzedaży. Wyładowywano, rozpakowywano morskie ryby w zamkniętym przez ławy obwodzie i nawet na chodnikach. Był to wzdłuż targowiska nawał małych kobiałek, nieustanne dostawy skrzyń i koszów, nawał nawałworów z małżami, z których spływały stróżki wody. Dystrybutorzy, bardzo zaaferowani, przełażąc przez stosy, jednym chwytem usuwali zwinnie słome z koszy, opróżniali je, odrzucali szybko i na szerokich, okrągłych plecionkach, jednym ruchem dłoni rozdzielali partię towaru, nadając im korzystny wygląd. Gdy roztasowano kosze, Florentyn myślał, że tu, na tym chodniku, osiadła ławica jeszcze dyszących ryb wraz z różową masą perłową, krwawym koralem, mlecznymi perłami. Wszystek tęczowy blask i wszystek biały seledyn oceanu. Proszę bardzo, z jednej strony kolejne barwy, tak? pojawia nam się tutaj seledyn, a z drugiej strony dość umiejętne zarysowywanie tego środowiska, na tyle, że my widzimy, że to wszystko tam właśnie ocieka tą wodą, to wszystko się jeszcze rusza, to jest prawie że żywe, leży rozrzucone po tych uliczkach i czeka na rozpoczęcie się licytacji. Kiedy zaczyna się to po prostu sprzedawać, wszyscy oczekują, te ryby też oczekują i czuć w powietrzu jakieś takie małe napięcie, w tym wilgotnym, wilgotnym powietrzu. Bezładnie na los szczęścia przy połowie głębokie wodorosty, gdzie zastygło tajemne życie wielkich wód, wydały wszystko: kabliony, wątłusze, flądry, płaszczki, limandy, pospolite, brudno-szare stworzenia w białawe plamy. Węgorze te grube, szaro-niebieskie żmije o wąskich, czarnych ślepiach były tak oślizłe, że zdawały się pełzać jeszcze żywe. Białe brzuchy rozpłaszczonych rai bramowała jasna czerwień, ich wspaniałe grzbiety, gdzie ciągną się wzdłuż sterczące węzły kręgosłupa, kleją na kształt żyłek aż do napiętych promieni ich płetw, cynobrowe łuski przecięte pasami florenckiego brązu, ciemno mieszani na pstrokatych kolorów ropuchy i trującego kwiatu. Straszne były psy morskie z krótkimi skrzydłami mięsistych nietoperzy. W okrągłym łubie z szeroko wyciętą paszczą chińskiego bóstwa, potwory, co swym ujadaniem bronią zapewne skarbów morskich gród. Potem szły oddzielnie piękne ryby po jednej na łozinowych tacach: łososie z giloszowanego srebra, których każda łuska zdaje się cięciem dłuta na gładkim metalu. Tempo głowy o grubszych łuskach, pospolicie rzeźbione duże skarpy, wielkie zimnice o ziarnistej zwartej, białej jak mleko kwaśne skórze. Tuńczyki gładkie, liśniące, niby czarniawe worki skórzane. Krągłe wargacze z olbrzymią, rozwartą paszczenką nasuwały myśl o jakiejś za dużej duszy, wyrzuconej gardzielą w odrętwieniu agonii. A ze wszech stron roiły się parami szare lub łowe sole. Wąskie, zesztywniałe węgorzyce były podobne do cynowych wiórów. Wszystkie lekko skręcone śledzie ukazywały na srebrnej szacie sine plamy zakrwawionych skrzeli. Tłuste, złotoryby barwiła odrobina karminu, natomiast boki złocistych makreli o grzbietach brunatno-zielonawe pręgi leśniły, mieniąc się na perliście. A w koszach różowe, biało brzuche makrele z głowami ułożonymi do środka rozchylały promieniste ogony, jak przedziwne kwiecie, upstrzone perlistą bielą i jaskrawym karminem. I moi drodzy, ten opis to się jeszcze ciągnie, on się ciągnie z no, dobre półtorej strony. No, tak jak mówiłem, one są monumentalne, czasami zajmują 3-4 strony, mają was przerastać. Są też bardzo ciekawym takim testem na znajomość słownika, czyli ilu gatunków ryb my nigdy w życiu nie słyszeliśmy jeszcze, wymawianych na głos, czy? Czy nie czytaliśmy ich nazw w książce, tak samo jak było z tymi warzywami w poprzednim opisie. No, takie to jest to powiedzmy, dla osób, które bardzo sobie cenią rozwijanie swoich kompetencji językowych oraz słownikowych, to bardzo ciekawe doświadczenie, czy ćwiczenie mogłoby być takie czytanie brzucha Paryża. I ja, przebijając się przez tą książkę, co chwilę zaznaczałem sobie w swoich notatkach, które opisy zasługują na uwagę, które opisy inne niż ta sławna Symfonia Serów, na którą swoją drogą czekałem dość długo, bo już tak się zastanawiałem, kiedy to będzie, i czy to będzie rzeczywiście jakieś wyjątkowo mocniejsze niż cała reszta. A tymczasem właśnie napotykałem takie opisy jak te dwa przedstawione, i już nimi byłem całkiem zaintrygowany. Oczywiście, że one są za długie, i oczywiście, że czasami autor korzysta z takich porównań dość płytkich, po prostu żeby to nam poetycko płynęło. Ale pamiętajmy, to jest dopiero trzecia książka. W tej sadze, i jaką olbrzymią różnicę widać pomiędzy brzuchem Paryża a o wiele nudniejszą, taką dziennikarską, kronikarską zdobyczą, gdzie te opisy po prostu zwyczajnie męczyły i nie miałyby wam za złe skipowania ich, bo te tutaj to już by się obraziły, moim zdaniem. Dla mnie najciekawszym odkryciem, moim zdaniem oczywiście, najmocniejszym momentem całej książki jest ten moment, w którym Lisa a zatem nasza łączniczka z drzewem rodzinnym, schodzi wraz z takim chłopakiem o no, dość niskiej inteligencji, z Majeranem, tak on się nazywa, Majeran, do piwnic w pawilonie drobiu, tam gdzie trzymają zwierzęta w klatkach. I tak jak te strzeliste, szklane dachy, które zamykają się nad całym ekosystemem hal, stanowią pewne ograniczenie i taką mechaniczną barierę, która ma nas oddzielać od nieba, tak mi się wydaje, że troszeczkę w podziemiach miało się kryć prawdziwe mm, serce tego potwora, tego dziwotworu. Czyli jakby takie jakieś piece, to wszystko, co napędzało hale, to co te trzewia. O. Trzewia tego dziwotwora. I w momencie, kiedy my wchodzimy pod ziemię wraz z lisą, a robimy to tylko raz, właśnie w całej książce, zaczyna się robić bardzo dziwnie. Im głębiej się jest w podziemiach, im jest ciemniej dookoła, im goręcej, tym człowiek ma w sobie mniej tych ludzkich zahamowań. Coraz bardziej się ze, ze, ze zwierzęca. Tam Majeran będzie spróbował zgwałcić bohaterkę. To dość taka, no. Przejmująca chwila w całej książce i wyjątkowo niesmaczna, obrzydliwa, przez to rozumiem właśnie, że mocna, w tym jak jest zarysowana. Pokażę wam chociaż część tej całej sytuacji, żeby nie psuć wam zabawy, <grym> no, ewentualnej zabawy, doświadczenia. O, doświadczenie z lepszym słowem. Schyliła się, chcąc pogłaskać białego królika, który się schronił w kąt skrzyni, po czym podnosząc się. A czy pan Gawart wróci niebawem? Majeran znowu odparł, że nie wie. Ręce drżały mu trochę. Podjął niepewnym głosem. Może jest przy komórkach. Zdaje mi się, że powiedział, że tam zejdzie. Jeśli tak, mam chęć na niego zaczekać podjęła Liza. Można by mu dać znać, że jestem. Chyba, że zejdę. Wiesz, to jest myśl. Od pięciu lat obiecuję sobie zobaczyć te komórki. Zaprowadzisz mnie, objaśnisz, prawda? Zaczerwienił się mocno, wyszedł skwapliwie ze sklepu, mijając stragan, idąc przed nią powtarzał oczywiście pani Lizo wszystko, co pani zechce. Lecz na dole w ciemnej piwnicy piękną masarkę zdjął lęk. Zatrzymała się na ostatnim stopniu, wzniósłszy oczy, patrzyła na sklepienie z białymi i czerwonymi pasami cegieł, zrobione ze spłaszczonych łuków, ujętych w żelazne żebrowania i wspartych na kolumienkach. Lecz jeszcze bardziej niż ciemność zatrzymała ją tam ciepła i przenikliwa woń. Wyziewy żywych zwierząt, amoniak szczypał ją w gardło i w nos. To bardzo śmierdzi, mruknęła. Niezdrowo byłoby tutaj żyć. Ja miewam się dobrze odparł zdziwiony Majeran. Woń nie jest przykra, gdy się do niej przyzwyczaić. Poza tym ciepło tu w zimie jest tu bardzo przytulnie. Poszła za nim mówiąc, że brzydzi się mocnym zapachem drobiu i na pewno przez dwa miesiące nie weźmie do ust kurczaka. Tymczasem ciągnęły się, przecinały pod kątem prostym symetryczne dróżki, gdzie w komórkach, ciasnych pomieszczeniach przechowują handlarze żywe zwierzęta. Lampy gazowe były rzadkie, ciche zaułki spały podobnie jak zakątek wioski, gdy jej mieszkańcy ułożyli się do snu. Majeran kazał dotknąć lizie gęstej siatki drucianej naciąganej na żelazne ramy i idąc dróżką czytała nazwiska lokatorów wypisane na niebieskich tablicach. Pan Gawart jest w samej głębi, rzekł posuwając się ciągle młody człowiek. Skręcili na lewo, doszli do ślepej uliczki, mrocznej szczeliny, gdzie nie przenikała ani odrobina światła. Nie było tam Gawarda. To nic nie szkodzi, podjął Majeran. Mimo to pokażę pani nasze zwierzęta, mam klucz od komórki. Piękna Liza weszła za Majeranem w tę gęstą noc. Tam znalazł się nagle tuż przy niej, myśląc, że się zanadto do niego przybliżyła, cofnęła się ze śmiechem, mówiąc, jeśli sobie wyobrażasz, że w tym piecu dojrze twoje zwierzęta, nie odpowiedział natychmiast, po czym wymamrotał, że zawsze w komórce znajduje się świeca, ale marudził, nie mogąc znaleźć otworu w zamku. Gdy mu pomagała, poczuła na szyi ciepły dech. Kiedy wreszcie otworzył drzwi i zapalił świecę, ujrzała go tak drżącego, że krzyknęła. Wielki głupcze, jak można do tego stopnia stracić głowę, dlatego, że drzwi nie chcą się otworzyć. Takie pięście, panienka z ciebie. Weszła do komórki. Gaward wynajął dwie przegródki, z których usunąwszy przepierzenie zrobił jeden kurnik. Na ziemi brodziło w gnoju duże ptactwo. Gęsi, indyczki, kaczki. W górze na trzech rzędach półek płaskie skrzynki z prętów zawierały kury i króliki. Siatka druciana komórek była zupełnie zakurzona, Pokryta pajęczyną do tego stopnia, że zdawała się przybrana szarymi zasłonami. Mocz królików wyżerał dolne ściany. Białawe bryzgi, od łaj na drobiu plamiły deski, ale Liza nie chciała zrazić Majrana, okazując jeszcze większy wstręt. Wsunęła palce między pręty skrzynek, biadając nad losem nieszczęsnych, stłoczonych kur, co nawet nie mogły stać. Pogłaskała kaczka, która z złamaną łapką przysiadła w kącie, podczas gdy młodzian mówił, że zażnie się ją tego wieczoru, w obawie, iż zdechnie w ciągu nocy. Tutaj przystępuję, bo tam im dalej tym robi się bardziej niepokojąco, ale chyba poczuliście ten nastrój. Tak, tą ciemną przestrzeń. Ja mam wrażenie, że tam jeszcze jakieś czerwone światło od tych może cegieł czerwonych się robi. Tę czarną przestrzeń, w której smród jest po prostu ogłupiający i w którym człowiek może sam, mm, no właśnie, posunąć się do tego, do czego normalnie na powierzchni w Paryżu by się nie posunął. No bo to piwnice to nie jest Paryż. To jest, mówię, jakieś takie bijące serce. Potwora, który miałby być brzuchem Paryża. To są podziemia, to jest, to jest wejście do innego świata, to jest wejście do Silent Hill jakiegoś po prostu, mówię Wam. I owszem, na pewno jak tego słuchacie w takiej skondensowanej formie, kiedy to jest rzadko przerywane dialogami, opisami czynności jakichś bohaterów, biografami i tam flashbackami z przeszłości, to może się to wydawać za dużo. Na szczęście w książce te momenty są bardzo dobrze porozsuwane, żeby natłok nas, no, nie przerastał po prostu. Dlatego zastanawiam się, czy nie robię nawet delikatnie krzywdy tej książce, czytając wam fragmenty największych czy najbardziej imponujących opisów. No ale skoro wytrzymaliście do tego momentu odcinka, który był zainspirowany jakby tą zawsze wzmianką o Wielkiej Symfonii Serów, to trudno byłoby tej Wielkiej Symfonii Serów tutaj nie przywołać. Chociaż w małym fragmencie. Dokoła cuchnęły sery. W głębi na dwóch półkach sklepowych ciągnęły się rzędy olbrzymich osełek masła. Masło bretońskie wystawało z koszy. Owinięte płótnem masło normandzkie przypominało zarys brzucha, na który rzeźbiarz zarzucił mokrą szmatę. Inne napoczęte osełki poprzecinane szerokim nożem w strome skały, pełne dolin i załamań były jak obsunięte szczyty gór, co złocą się w blady jesienny wieczór. Pod ladą z czerwonego w szare żyłki marmuru legła kredowa biel od koszy jaj, a w skrzyniach na plecionkach ze słomy sery szwajcarskie ustawione rzędem, jedne przy drugich, sery górnej, a swoją drogą ja w większości nas serów nie będę potrafił też wymówić, przepraszam, ułożone na płask jak medaliony tworzyły ciemniejsze pasma o plamach w zielonkawym tonie. Lecz, zwłaszcza na stole piętrzyły się sery. Tam, obok osełek masła sprzedawanych na wagę, rozpościerał się w liściach botwiny ogromny kantal, jakby rozłupany uderzeniem siekiery. Po czym następował chester w złocistym kolorze. Emmentaler, jak koło odpadłe z jakiegoś prymitywnego wozu. Krągłe holenderskie sery, niby odcięte, powalone zeschłą krwią głowy. Tak twarde jak puste czaszki. Stąd zowią mnie trupimi główkami. Wśród tej ciężkiej jak odpieczonego ciasta woni parmezan dorzucał szczyptę aromatu. Na okrągłych płytach trzy sery Bri miały w sobie melancholię zgasłych księżyców. Dwa wysuszone były w pełni, trzeci w drugiej kwadrze. Ciekł wypuszczając rozdawające się jezioro białej śmietany, szerząc spustoszenie na cienkich deseczkach, przy których pomocy daremnie usiłowano ją zatrzymać. Celu, podobny do antycznych dysków, ukazywał pieczęć z marką fabryczną. Romantur pokryty staniołem jak baton nugatu budził marzenia o słodkim serze zbłąkanym wśród tej cierpkiej fermentacji. Rokwory pod kluszami z kryształu przybierały również okazały wygląd. Tłuste, posiniałe oblicza w żółtej i niebieskie żyłki, jakby dotknięte hańbiącą chorobą bogatych ludzi, co się objedli truflami. Natomiast opodal na półmiskach kozie sery wielkości dziecięcej pięści, twarde i szarawe, przypominały kamyki, które strącają capy, prowadząc stado po zakrętach kamienistych perci. W tym opisie, zarówno jak i w tamtym, w piwniczanym, dominuje zapach, synestezja, moi kochani, czyli zjawisko pomieszania się, e, mieszania się zmysłów. My jesteśmy poprzez. Słowa i no, nagromadzenie tych opisów tych, tymi słowami zbudowanych, jesteśmy w stanie przekroczyć bariery naszych zmysłów. Niby czytamy, a jednocześnie czujemy. Te kolory mają zapachy również, tak? Czasami kolory mają dźwięki. To jest niesamowite zjawisko, które próbowało właśnie tutaj po raz pierwszy w swojej karierze opracować Zola. Ktoś mógłby się zapytać, ktoś złośliwy, po co tak dużo opisów w tej książce, skoro książka nie ma za dużej fabuły, to może ten sposób chciał watę taką zrobić, czy wypełnić luki pomiędzy wydarzeniami fabularnymi? No raczej nie, tutaj nie, nie skłaniałbym się ku tej sugestii, raczej wydaje mi się, że był to zamysł. Taki bardzo silny zamysł. Po pierwsze, to na pewno była chęć sprawdzenia się w impresjonizmie, a po drugie, zamysł nawiązania też do treści, do konceptualnej treści tego utworu. Skoro poznajemy tam środowisko ludzi grubych, tej klasy średniej, która nie może przestać żreć, to szukamy takiego piękna trochę jakby w oczach właśnie tych ludzi. Dla nich pięknem jest jedzenie, jest żarcie, jest zapach tego jedzenia, jest nagromadzenie tego jedzenia i w zasadzie ta malarskość opisów, chociaż niemożliwa byłaby w wykonaniu właśnie typowego przedstawiciela grubych, bo on zwyczajnie jest niewrażliwy na piękno, zwłaszcza takie wizualne, to ma przybliżyć nas, jakimś, być takim właśnie intelektualnym łącznikiem z głowami tychże bohaterów. Gdyby... Ktoś wśród nich nabrał jakiejś wrażliwości, to tak jak Klaudiusz potrafiłby stanąć i zauważyć niesamowitość, fantastyczność tych hal i tego, co w tych halach można znaleźć. I teraz już naprawdę zbliżamy się. Do jakiegoś portu z tym wszystkim. Brzuch Paryża to nietypowa książka. Ja już powiedziałem, że z tych trzech pierwszych raczej najlepsza. Chociaż no, mam słabość do zdobyczy, jakąś taką sentyment, sentyment mam do niej. O. Oczywiście, że jeżeli bierzemy pod uwagę, że jakby już niewiele egzemplarzy pozostało takich latających po rynku, a te, które zostały, no to kosztują trochę za dużo. <grym> To ciężko mi powiedzieć, że koniecznie musicie zdobyć brzuch Paryża i go przeczytać, ale jeżeli macie możliwość chociaż pożyczyć od kogoś, to powinniście spróbować. Dać szansę. To jest zupełnie inne doświadczenie. Też takie nieporównywalne nawet do literatury tego samego okresu czy tych samych nurtów u nas w Polsce. A dla tych, którzy no, nie, nie lubią słuchać o Zoli, no to mam dobrą informację. To znowu jest moment, w którym żegnamy się z naszym kontrowersyjnym Francuzem na dłuższy czas nim. Opracuję sobie, przygotuję i nagram dla Was kolejne materiały o czwartym tomie Rugon. MacArthur. Teraz na chwilę od tego się oddalimy i porobimy jakieś nowe rzeczy. Zbliżamy się powoli do 20. numerowanego odcinka podcastu. Te numerowane odcinki są poprzetykane tymi eksperymentalnymi, krótkimi gramarniansami, czyli odcinkami o błędach językowych, które zaczynają. Zbierać jakieś pozytywne opinie, co mnie bardzo cieszy. E, cieszę się, że chcę Wam się poświęcić te 5 minut, żeby posłuchać czegoś, co prawdopodobnie niektórzy i tak wiedzą? <laughs> w każdym razie, e, no, fajnie mi się pracuje takim tempem przy tym podcaście i e, no tak to na jakiś dłuższy czas pozostanie. Co będzie tematem najbliższych odcinków, które nie są odcinkami o Zoli, to na razie jeszcze nie chcę powiedzieć. E, będzie jakaś niespodzianka. Też musimy w końcu domknąć ballady i romansa. Został nam naprawdę tylko jeszcze jeden odcinek o baladach i romansach, i to w sumie o najtrudniejszym utworze, więc bardzo chciałbym to mieć na swoich kanałach z myślą o maturzystach i uczniach, którym te materiały, jak widzę po słuchalności odcinków o, o baladach, no raczej pomagają i to jest miłe uczucie. Kontynuując małą tradycję. W dniu, w którym nagrywam ten odcinek, jedna z najmądrzejszych osób, jakie poznałem prywatnie w życiu, obchodzi urodziny, mój kolega z pracy i dobry znajomy, Przemek Jedlikowski, któremu no, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że się widzimy już za kilkanaście godzin w pracy, że i ty, i ja ze zdrowiem jakoś sobie poradzimy. A no właśnie, jeżeli słyszeliście coś nie tak z tym głosem, no to no, jest to... To nie, nie przypadek. Robiłem sobie pauzy pomiędzy momentami, kiedy nagrywam na no odkaszlanie tego wszystkiego. A z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Ole Bulińską, która mnie nareszcie namówiła na to, żebym nadrobił sobie Top Gun Maverick w kinie, no, ale zabrała mnie tam do tego kina, będąc sama chora, i prawdopodobnie to, co słyszycie, to jest właśnie moja taka pamiątka, którą otrzymałem od Oli wraz ze znajomością i sympatią do Top Gunnera Mavericka. Świetny film swoją drogą, jeszcze leci w kinach, więc jeżeli nie widzieliście, to powinniście pójść. A teraz idę zaparzyć sobie herbatki, bo godzina mówienia do mikrofonu, która pewnie się zamieni w jakieś 40 minut odcinka, to i tak całkiem długi, szalenie mnie wymęczyła. Więc to tyle. Ze swojej wrocławskiej kanciapki nadawał do was Adam Piechota, autor podcastu na piechotę podcastu kulturalnego, w którym mierzymy się z literaturą starą i nową i odczarowujemy różną literaturę. Życzę w takim razie spokojnej nocy, pełnej kolorowych snów, albo wesołego, radosnego dnia, najlepiej takiego z jesiennym słońcem i pięknymi kolorami liści na drzewach. Trzymajcie się, papa. Pa. Putin to chuj, miał urodziny swoją drogą ostatnio, nie ginie.